Siemaneczko, gramy dalej w The Sims 4, ucieczka w plener plus witaj w pracy. Jak zawsze szybko dam wam znać na Discordzie. Dobrze. Podgląd na TikToku. Garyt, udostępnienie, dobrze, i kogo my tutaj jeszcze mamy na naszej checkliście? Jeszcze mieliśmy. Marlota. O, Ewa pierwsza. Hej, Ewa. Obecność zaliczona. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Chyba tyle. No. Dobrze. Jako pierwsza Ewa dzisiaj, Gozeriusz jako drugi. Na, 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 na. Dobrze, dobrze, zbierajcie obecności, zbierajcie. Dobrze. Where were we? Nasz Jamie stworzył nam. No, stworzył nam kolejnych dwóch Simów. Zobaczmy ich sobie in-game. Miejmy nadzieję, że będą działać. Hejka. Obecność zaliczona. Marlotta. Już to wymyśliłem. Słuchajcie, wymyśliłem to. Wygrany. Wygrany może zrobić Sima do gry i wymyśleć jego historię. To jest jedna możliwość. Druga możliwość. Mogę stworzyć na live osobę wygraną i dodać ją do gry. Trzecia, ale to jeszcze nie wiem, promowanie, czyli na przykład oznaczę w poście tą osobę, napiszę, żeby obserwowali ją i tak dalej. Nie, no jesteś. Sul, sul, Lady Hula Hop, kolejna obecność. Promowanie, czyli tej osoby, która wygra, na przykład powiem, żeby ją obserwowali, albo coś tam, stratatata. Inne, to też... Oj, tam... kostum Hall of Fame wymyśliłem, że zrobię taką ścianę, i na niej będą wasze awatary z TikToka i będzie taka ściana. No, siema. Więc no, ale wydaje mi się, że najciekawszą nagrodą jest, że
dana osoba może zrobić sima do gry i wymyślić jego historię, albo stworzenie... Tak, będzie można sobie wybrać. Albo, że stworzę osobę, która wygrała i też ją dodam do gry. Uważam, że to są najciekawsze, bo takie promowanie na TikToku, obraz z awatarem osoby z TikToka, to można zrobić dodatkowo. No, więc tak, będzie można wybrać. O, spoko. Spoko. Tworzenie was i romans. Romans. Romans z wybranym. Wybranym amantem. Piękne. No, druga opcja jest fajna, no. To musisz zbierać obecność. O, to są, o właśnie, i na przykład inną opcją jest, na przykład inną opcją jest właśnie zrobienie czegoś, na przykład, że top model, na przykład. Można zrobić w grze, jak ktoś będzie miał taki pomysł, możemy zrobić jeden odcinek top model, na przykład. Ale decyduje osoba, która wygra. Rywalizacja jest każdego dnia. Ten, kto będzie miał najwięcej wejść na dany live w danym tygodniu, ten wygrywa. Rywalizacja już trwa od poniedziałku. Tak. Ja wam teraz już nie powiem, kto ma najwięcej obecności. Dowiecie się w poniedziałek rano. Ogłoszę to. Nie, trzeba się przywitać, powiedzieć, że jest się obecnym. Czy ktoś potwierdza o Hej Paule z krzaków, że była raz? Kto potwierdza? Dobra. O, Lena obecna. Lena obecna, dostajesz kreseczkę kolejną. Dobra, o Hej Paula, ja też pamiętam. Ja jeszcze byłam na kilku live od poniedziałku, ale nie potwierdziłam obecności. Dobra, więc żeby było sprawiedliwie, ja pamiętam, że Marleta była też jeszcze, ale nie potwierdzała swojej obecności, więc dajemy jej kreseczkę i o Hej Pauli dajemy też kreseczkę jednej obecności. Bo pamiętam, żebyście były. Dobrze. Spoko. O Boże, to są ci simowie, których stworzył Jamie. Umrzemy dzisiaj, Inoros. Ale on ładny. O Boże, on robi pięknych simów. Naprawdę. Działa. Wow. Śliczny jest. Śliczny jest. Super. Nie, naprawdę. Jamie się postarał, jak zawsze. Obczajmy drugiego sima. Jamie będzie prowajdować nas sexy simami, a później będziecie sobie wybierać, z którym chcecie pójść na romans.
O, też jesz słodziak. Nice. Czekajcie, bo coś mu usunęło. Sportowe do spania. Dobrze. To jest nasz drugi sim. Wprowadzimy ich oczywiście do naszego miasta. Tylko żebyśmy ich poznali, to musimy wychodzić do miasta. A so far nasi simowie nie wychodzą w ogóle do miasta. Ale jak sobie pomyślę, jakie chujowe są te miejscówki w The Sims 4, to mam takie... Szkoda mi czasu na to. Trójkąt? No, ładni są i wyglądają tak realistycznie. W ogóle kojarzą mi się z The Sims 4 trochę. Troszkę. Dajmy mi jakiś basic domek. O, Bardra Swingersów. Zapiszę. Bardla Swingersów. Hej, Viking! Siemka. Dobrze, basic home. Żeby im nie było smutno. Tak, udało się. Okazało się, że brakowało jednego Traceless. Dobra, dajmy starter, dajmy mu Nintendo. Niewyposażone, nie wyposażyłem go. O, to już chujnia. Dobra, starter będzie. Wszyscy będą mieszkać w tych domach. I żeby nie było, bo oni się nie znają i w ogóle, no to damy im dwa pojedyncze łóżka. Proszę bardzo. Ideolo. Już mamy tyle nowych simów. Gdzie my mieszkamy w ogóle? Tu? Tu. Du-d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 u
jesteśmy back. Do pracy za 4 godziny. Ostatnio zginęła jedna z jego współpracownic, bo nie chciała go dopuścić do komputera. Dziękuję, Klaudia, za różne. Gotuj! Piękny chleb marchewkowy. Beautiful. Piec. A właśnie, przypomniałaś mi, Klaudia, że mam zmienić opis do celu. A tu nie ma opisu celu? Czekajcie. Czy ja to muszę zrobić? Here. A, dobra. Zbieramy na dodatki do The Sims 4, których jeszcze nie. Aha, zbieramy na dodatki do 4. Zbieramy na DLC do Sims 4, których jeszcze nie mam. O, jest. Których zbieramy. Dobra. Dzień dobry, Klaudia. Dostajesz obecność, Klaudia, obecna. Ogólnie zbieramy, Klaudia, obecności przez cały tydzień, tak, dokładnie. I ten, kto ma najwięcej, dostaje nagrodę. Co jeszcze możemy zrobić? Batony cytrynowe. Fuj. Ci przeszkadza brud w tej kuchni? No i spoko. To się cieszę. Pieczenie jest okropne. Pieczenie jest super. Nie przesadzaj. Będziesz lubić pieczenie. Dziękuję, Ewa, za różyczkę. Ja gdzieś zapisywałem dodatki, których nie mam. Gdzie ja to zapisywałem? Nawet nie jest to. To jest trójki zeszyt. No to jest The Sims 1. To gdzie jest zeszyt z The Sims 4? Halo? To jest The Sims 3. O!
Osiągnięto cel. Zrobimy pamiątkowe zdjęcie. Trzy osoby się przyczyniły do osiągnięcia celu. Dziękuję. Dziękuję wam za to, że nie boję się życia. Nie boję się. Z wami dolecę do gwiazd. Pokonam strach. Dobra, może ja nie będę już śpiewał. The Sims 2 zeszyt. Gdzie ja to zapisałem? O, mam. Tu mam. Mam to. Mam to. Czyli dodatków, których nie mam. Dodatki, których nie mam. Ja sobie zapiszę. Razem raźniej nie mam. Razem raźniej. Rancho nie mam. Do wynajęcia. Najęcia nie mam. Domowy kucharz. Domowy kucharz. Nie mam. Kryształowe cudeńka. Kryształowe cudeńka nie mam. I zakochaj się nie mam. Zakochaj się nie mam. Tak to wszystkie mam. Wszystkie inne mam. Jak sprawdzałem, razem raźniej obecnie kosztuje 66 zł, rancho kosztuje 66 zł, do wynajęcia kosztuje 81 zł. Na instant gaming. To mi już niepotrzebne. O. Jest! Wreszcie mamy w pracy faceta. Szykuje się romans. Tak! Jedna zginęła, przysłali faceta. Finally. Znałeś ją? Znałeś ją, że tak płaczesz? Może jesteś z rodziny? Po prostu zająłeś jej miejsce. O Boże. O Boże. Ja nie wiem, czy... O Boże. Ja nie wiem, czy go się uda odratować, ale spróbujmy. Na pewno nie będziesz miał tych ohydnych włosów. O Boże, on nie jest zbyt ładny. Nie obrażając go oczywiście. Nie każdy musi być ładny. Ale tu nie wiem, czy uda nam się osiągnąć cokolwiek. Spróbujmy z tymi włosami. Dobrze, dobrze. Uratuję cię. Don't. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. No, better. Already better. Od razu lepiej. Ślicznie. To już jest lepsze.
Kinda sexy. Mamy tyle opcji różnych. Ale już wygląda lepiej, wygląda już lepiej. Może nie dawajmy mu tych... Nawet te brwi już mu teraz pasują. No, wygląda spoko. Dużo nie musiałem się napracować. Może być. Teraz wyglądasz lepiej, bo wyglądałeś tragicznie. Czy ty jesteś świadom, jak tragicznie wyglądałeś? O. Pewnie nie jesteś świadomy. No, wygląda już lepiej. Naprawdę będziesz pływać w koszulce? No chyba nie. No, i ładnie wygląda. Ładny jest. Jesteś na sportowo i będziesz bez koszul ćwiczył? Halo? Git. Hejka! Obecność, proszę bardzo. Musimy zabić wszystkie laski w pracy, żebyśmy mieli nowych współpracowników. Dziękuję. Analizuj kryształ. Och, to jest nasz nowy współpracownik. Ładny jest. Ładny jest. Przywitajmy się, bo jeszcze go nie znamy. Siema, Daniel. Jesteś nowy tutaj. Witaj. No nie, płacz już nie. Płacz, może to była twoja siostra. Nie wiem, kto to był dla ciebie. Dag. Popraw mu humor. Lido. Get through ya. But here are two. Mishkabau schnurs. Rifseg. Ludrip. Ponieważ takich lubię. A co ty tak patrzysz? Zazdrosna jesteś? Oh. Narfa. Hejka, Gruszka. Gruszka, obecność. Dobrze. Dobra, róbmy zadania pracy, bo przecież... Znizuj kolekcję. Nie idź tam, bo zginiesz. Zginiesz. Sama się o to prosisz. Ja muszę używać tego obiektu? Naprawdę. Które to było? Nie, to nie było to. To nie było to.
Fire Armor. Nie, to też nie było tu. Aha, dobra. Sorry, nie zaczaiłem, o co chodzi w ogóle. Przepraszam. Przepraszam. Jak możesz używać analizatora, gdy ja muszę? Przepraszam, czy możesz się przesunąć? Mogłabyś się przesunąć? Musisz akurat w tym miejscu stać? Bebe, mowę, obiec. Nie można przesuwać simu? Ach, great. Przepraszam, ale ja nie mam czasu. Siema, mogę kryształ? Dzięki. Mogę metal? Dasz mi metal? Mogę metal! Coś do podlania? Hej, Mirelka! No wreszcie! Obecna. Podlewanie roślin jest still broken. Jest nieskończone. O! Zadziałało, dobra. Nie podlewaj już! Podaj nieprzystosowany specyfik pracownikowi. Możemy już analizować kryształ. Analizuj kolekcję gigant. Dzień dobry, tak? Czy mogę pomóc? Mamy dzisiaj pyszną makrelkę wędzoną. Boże, co on tak marudzi dzisiaj? No zabierz jej duszę wreszcie.
Zabierz jej duszę. No wreszcie. Zostań dłużej w pracy. Gdzie będziemy mieli ten miejsce na nagrobki? Może tu je będziemy ustawiać, co? O. Być może cały czas próbuję. Boże, dlaczego ty jesteś brudny? Boże, mój syn dzisiaj jest tak marudny. A, bo tu jest ściana i on nie widzi, jak ona sra. Ale na pewno słyszy. Ja myślę, że on słyszy. Boże, jeszcze głodny jesteś. Boże, przesadzasz dzisiaj. Przesadzasz po prostu. No właśnie udostępniłem mu, ale na razie go nie ma. Musimy pamiętać też o różnicy czasu. Ale udostępniłem mu. Boże, będziemy mieli fatalny dzień w pracy dzisiaj. Będzie fatalny dzień w pracy dzisiaj. Mało zrobiliśmy. Mało dzisiaj zrobiliśmy. Nie, za godzinę. Nie zdążymy. Jest, chociaż będziemy mieli ocenę pracy na 2. Ubara Zakuni, Lord Rinka. Kosmici do mnie zadzwonili. Really? Nie był to najlepszy dzień w pracy. No bo nie chciała nas dopuścić do analizatora. Dziękuję. Siema ziomuś, witaj. Mamy nowego widza. To Great Person 022. Witaj. Pierwszy raz on my life. Boże, musisz być taki zadowolony. Zbieraj. Dokładnie. Zbieraj! Summer Holiday. Biedna Summer Holiday. Zginęła podczas pieczenia kiełbasy. Biedna. Dobra.
Jak nas ogród, coś trzeba podlać, pielęgnować. Nie. Ja mam fan z czwórki, powiem wam. Ale mam dużo modów zainstalowanych. Więc... I te mody są fan, po prostu. Dobra, już chyba mamy 300 po ostatnim pożarze. Stop! Boże, naprawdę musisz reagować na ten syf? Co macie? Aha, te batony cytrynowe. Dobrze. What else? What else? To zrobiłeś już na maksa. Jest druga w nocy już. Masakra. Masakra. Zjedz sobie coś, żeby nie być głodnym w pracy i nie tracić czasu na pierdoły. Prawie. Prawie. Nie mam. Łatwiej będzie powiedzieć, jakich nie mam. Nie mam razem raźniej, nie mam rancha, nie mam do wynajęcia, nie mam domowego kucharza, nie mam kryształowych studeniek. I nie mam zakochać. Pana wąż się pojawiła, tutaj obecność. Ja pierdolę. Świetnie. Na 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 na. Boże, musimy wszystko wyrzucać, bo on po prostu jest jakiś. Tak, ale można kupić z promocji. Na przykład. No, można też piracić. Można też piracić. Nie oceniam. Można. Piecz. Dzisiaj jest tak gorąco w ogóle. Prawie nic się nie chce. Piecz dalej. Piecz. Piecz. Brownie z paczki. Zrób brownie z paczki. Zdechnę dzisiaj. Brownie z paczki, pyszne. Piecz dalej, piecz. Co jeszcze możemy zrobić? Chleb ziemniaczany, rób. A w jakie? Ja zawsze lubię słuchać, co gracie. Może mi się też spodoba jedna z gier, w które gracie. W co grałeś? Już czekam z długopisem, żebyś mi powiedział. Identify nie słyszałem. Identity V. Aha, ciekawe. Dobra, graj na tym komputerze. Szkoda czasu w pracy. O, jesteś okropny. Z voice chatem?
to grubo. O, w Dead by Daylight. A to pamiętam, Dead by Daylight. Wybory moralne. Uczonym złoczyńcom. Co możemy zrobić? Nie, dobra, pracujmy nad rakietą. Mamy jakąś nową simkę. Nowego sima, który przyszedł za... Jak ona się nazywała? Lechosławę Jureńczyk? Czy ktoś zastąpił Lechosławę? Tak, to nowa kobieta. Nazywa się Małgorzata Balon. Nowy pracownik. A. Dobra, pracujmy nad rakietą. Boże, poproś o metal. Desideria. Desideria. Zapytaj o termin porodu. Zainteresowania, poproś o metal. Rozmawiaj z kreatorem przez 10 minut. Dobrze. Pan Kracy Błaszczyk, on się nazywa. On się naprawdę nazywa Pan Kracy. Tak. Nazywa się Pan Kracy Błaszczyk. Rozmawiaj z Simem Pan Kracy Błaszczyk. Klocuś w domu. Dobrze mu. Dobrze mu. Wikali, masz obecność. Nie odezwałaś się, ale ci widzę. O, witaj, Jamie. Hello. Jamie, to jest twoja kolejna obecność. It's your next check-in. Check-in in to the Ionix Hotel. Gadaj z nim. Dag-dag. Ah, decor moimps? Chabrone? Corbet. Shibes. Poproś o kryształ. Hej, hej, Jamie. Oj, coś się... A, pierdolę. Poproś o kryształ. Dwie i pół godziny mam. No po... Ona pobierała jakieś gówno. Poproś go o kryształ. Tragedia.
Przepraszam, czy możesz dać mi kryształ? Daj mi kryształ! Będziecie tak stać? Moan jaja? Fosta. Może roztopię się. A, dwa A, że tyle mamy tych. Tapnij. Narzekaj na pracę. Narzekaj na pracę Simowi Pankracy. No dobrze, narzekaj. Boże, gdzie to jest? Znajdźmy tutaj w tym gównie. Narzekania. Narzekaj na pracę. W dubudu? W dubudu? Marchewka jest. Dostajesz obecność. Just a norb. Jest. Dobrze. Co mnie obchodzi, że chcesz siku? O Boże, mamy wszystko, patrzcie. Rozmawiaj o pracy z Desiderium. Plotkuj o współpracownikach z Desiderium. Z nią. Dubudu? Dubudu? O, jest freeze jakiś, widzę. Albo ja mam freeze internetowy. Też macie freeza? Moje życie loco la vida. Ja pierdolę. Chciałeś to, masz freeze life. No, to ja nie mam internetu teraz. Nie jest przyjazny. No problem, they are already in the game. They living together, but in the on the separate bed. Separate bed. And they waiting for love. Aha, dubudu. Dubudu. Gramy w dubudu? Gramy w dubudu. Desideria. O Boże. Rozmawiaj o pracy? Nie. Tak, rozmawiaj o pracy. Kto z kim? Możemy kiedyś odpalić dubudu. Dubudu. Zapisałem sobie. No, możemy kiedyś zagrać. Ja mam jutro wolne, pojutrze wolne. So, jutro cały dzień live, pojutrze cały dzień live. Lecz to rauk, Steve. Przecież nie będziemy grać dwa dni całymi dniami, tylko w Simsy. So, myślę, że odpalimy jakąś inną grę. To nice.
Zapytaj Pankracy, jak minął mu dzień. Of course, Pankracy, where are you? How was your day? Pankracy, where are you? Pankracy? Tu jest. Przyłapałem cię. Na pełnym pęcherzu. Nie zdążysz pójść. Można go zapytać o pensję. Pogawędka. You remember we killed one of our female colleagues from the work, and he was the new worker in our workplace. And we oczywiście, and we tweaked him, and we tweaked him, so he now look good, and that can give us opportunities for romance with him. Grałem w Detroit, przeszedłem na YouTubie, możecie znaleźć mój let's play kompletny z Detroit, bardzo fajna. Heavy Rain też przeszliśmy. Thank you. Connor Team. Pracuję w korpo. Mieszkam sam. Not your business. Beyond jeszcze na mnie czeka. Beyond. Masakra. Jak zapytać, jak minął dzień? No jest ho. Ja zawsze jestem gagatkiem poza pracą. Boże, gdzie jest opcja, jak minął dzień? Czy wiecie, gdzie w tym gównie jest opcja, jak minął dzień? Ale gdzie to jest? Więcej opcji przyjazne i gdzie teraz? Pogawędka, dobra. Pogawędka. A, sprawdź jak się ma. Nie, to nie jest to. Wybierz opcje przyjazne, zapytaj jak minął dzień. Nie ma tego jeszcze tutaj. To w jeden miesiąc go usuną, potem przechodzić od nowa. Normalne. Scientist is the best. Boże, ile się dzieje na tym live. Pogawędka. Dobra, zostaw go, nie gadaj z nim. Nie gadaj z nim, plotkuj z Desiderium. Thanks, Jamie. No to spróbuj napisać ze spacjami albo osobno. Nie wiem, mam jakieś filtry włączone. Boże, jak ja nienawidzę tego
Gdzie są jebane plotki? Plotka. Plotkuj o współpracownikach. Dobrze. Zapytaj pan Kracy, jak minął dzień. Jak minął dzień? Spróbuj napisać to osobno, ze spacją albo ze znakami interpunkcyjnymi. Co on robi? Are you alright? Are you alright? Przyjazne, głębokie zamyślenie. Nie. Glad you like it. To nie będzie działać. Pasja. Nie ma tego tutaj. W dupie mam to. Może w pogawędkach. Nie, nie mam. Może jeszcze dzień nie minął i nie można go zapytać o to. Dobra, przygotuj skażony przez specyfik. Kreator wynalazków nas lubi? Musisz najpierw przed... A, nie zrobimy tego. Skłam na temat... Zapytaj... Skłam na temat kariery zawodowej Salmonella. Gdzie jest Salmonella? Jest. Salmonella dzięcioł. Tu jest Salmonella. Być może. Być może tak. Być może nie. Uważam, że to jest private question. Salmonella. Sprawdź to, jak się ma, czy coś. No, zaraz sprawdzimy. Skłam na temat kariery zawodowej. No to może ci się wydawać, your sprawa. Po co ci ta informacja? Złośliwość. Kłótnie, skrzycz. Złośliwe może. Oszustwo. Skłam na temat kariery zawodowej. Zrób. Hey, Hiltha, your Balgrenu. Fungi. Panabi. Snowbay Fleeza. Pivotal. Przepraszam, ale muszę udać się do niej. Idziesz? No. Widać po moich simach. Więcej. Szóstwo. Skłam na temat kariery zawodowej. Skłam! Skłam! Skłam. Cześć Patryk, dostajesz obecność. Patryk. Patryk, obecność. Proszę nie pisać takich rzeczy, mogą nas oglądać dzieci. Jeszcze masz pierwsze ostrzeżenie. To nie jest live o namiotach. Hej, druga panna wąsik. Ja nawet nie wiem. Ciekawe. Panna wąsik. Mamy dwie panny wąsik. Bardzo dziwne. A później
Dobra, nie będę się odzywał. Jak mam rozróżnić dwie panny wąsik od siebie? Nie wiem, nie wiem. Dzięki. Dobrze, mamy. Mamy trzeci poziom tej oceny pracy. Super. Venorba KBCbo. Hana Klets. Blows it. Bo pale. Fina. Frida. Nisa Faba. Tomono Paz. Gdzie jest nasz pan Kracy? Jest tutaj. Boże, co to za spotkanie? Tak. Siła! Wisa Naro? Palda. Nurchel Klosinex. Chelner. Gungane. Kiara Bobo. Może mój Sim źle się czuje. Nie widać mnie, bo palę. Różne osoby są na to. Da, Chibi Yaba. Kwafika Abimo? A, Chilu. Zbanują. Raczej nie chodzi o banowanie, chodzi o ograniczenie wyświetlania live. Sublumatumi? Bonel. Możesz sobie wyobrazić. I'm smoking right now, Jamie. I'm not sinable. Domyślam się. Boże, za ile będziemy mieli ten awans? Już dawno powinniśmy mieć awans, ale nie dokonał przełomu. Nie jestem, bo masz zdjęcie, na którym cię nie widać. I nie jestem zainteresowany? Czy mam być zainteresowany twoim pisaniem i twoim awatarem, na którym cię nie widać? Dobra, wystarczy. Wystarczy. Wyciszam cię na ten live. Sorry.
Wyciszony już, już go nie ma. Bye, bye. Goodbye, my love, goodbye. Dobra, musimy przełomu. Przełomu dokonać kolejnego. No. Ja nie będę się denerwował na lajka. Klocuś, o nim tego nie wiesz, ale Klocuś, moja droga, jest niezrównoważony, dlatego często gada z obiektami w domu. Już taki był, gra go taka stworzyła. Jest! Mamy przełom. Jak pójdziemy drugi raz do pracy, to będziemy mieli awans. Wyciąg z węża będzie mógł zrobić. Zależy w których, marchewka. W czwórce masz tylko... Spoko, kibel jest wygodny. No... No, on tak sobie rozmawia. To się z sobą gada. A w Simsach 4 masz psy i koty tylko. No i super, i super. Cieszę się. Boże, jest tak gorąco, nawet palić się nie chce. Wystarczy tego grania. Mówię do mojego Sima. No bo tak są zrobione, to jest jednak The Sims 4, a nie The Sims 3, co widzieliście już nieraz na moich live'ach z The Sims 3. Kurwa, ta kamera. Widzieliście na moich live'ach z The Sims 3, że koty same się sobą zajmują. Jak macie więcej kotów w domu, to zajmują się sobą. Rozmawiają, liżą się, miziają, bawią. No a w czwórce nie wiem jeszcze. Są, konie są w dodatku Rancho, który również kosztuje 189. Więc chcecie mieć psy, koty i konie, to musicie zapłacić za zwierzaki 189 zł i za Rancho, żeby mieć konie, też 189 zł. Jak chcecie mieć małe zwierzęta, musicie sobie kupić mojego pierwszego zwierzaka i wtedy będziecie mieli świnki morskie. Jeśli chcecie mieć kozy, krowy i lamy, to musicie kupić ten, jak się nazywał ten dodatek, kurwa, nie pamiętam już. Życie na wsi, o. No oczywiście, że nie.
Tak samo jak w trójce. O, wiejska sielanka. Tak samo jak w czwórce, jak w trójce mieliście pokolenia, to tutaj pokolenia są podzielone na dodatek ślubne historie, na dodatek razem raźniej, na dodatek liceum, na dodatek Lovestruck. Wszystko jest podzielone. Jak chcecie mieć full pakiet. Wspaniacy to są. No dokładnie, dokładnie. No, tak. Boże, żyj! Jesteś tak głupi, że nie wiesz, co zrobić. O, dokładnie. Boże, ale się muli gra. No. Dobra, wystarczy, bo przecież już jest śpiący, a musi iść do pracy. Pij chociaż trochę. Boże, nad czym ty się zastanawiasz? Można brać, są wyścigi. Ale nie macie nawet tak jak w trójce, że naprawdę widzicie i macie kontrolę nad wyścigiem, tylko wchodzicie na stadion i wam mówi, czy wygraliście, czy nie. I nic więcej. Możesz zbudować gruszka, oczywiście zbuduj. Ale mam wyzwanie dla ciebie, gruszka. Musisz zbudować coś, tylko wykorzystując do tego base game, podstawkę, ucieczkę w plener i witaj w pracy. Możesz nam zbudować... piekarnię. No czemu? Dobra, nie będę palił, bo wtedy ta kamera... Nie umiem ustawić kamery dobrze. Teraz chyba dobrze. Dziękuję, miło mi. Boże, mi gorąco, zdechnę tutaj. Zdechnę. Nie masz pracy dzisiaj? Boże, za 3 dni idzie do pracy, naprawdę. Gdy awans jest na wyciągnięcie ręki. Ty wybierasz styl.
Możesz wybrać i możesz też użyć modów do tej budowli, tylko później musisz mi wysłać te mody, których użyłaś. Gicior. Czekam for your creation. Boże, ty dalej rozmawiasz z roślinami. On jest biedny. Dobra, spoko, spoko. Boże, przestań się zastanawiać. Dlaczego nie robisz nic? Aha, zastanawiał się nad sprzątaniem, super. Zajęło ci to 2 godziny w grze. Ogólnie masz problem, widzę, ogromny. No nie widzisz, gdzie możesz zebrać rośliny? Zbierz je! Brawo! Jesteś tak mądrym simem. Czego nie lubisz? Jakim cudem nie lubisz ogrodnictwa? Boże, gorąco. Teraz pójdę po wiatrak. Naprawdę to zrobię. Dzięki za obserwację. Masz ode mnie również obserwację. Przecież lubisz ogrodnictwo. Każdą lubisz. Kolor. Nie lubisz różowego, będziesz lubić różowy. Nie wiem, co tam było różowe. Nie przesadzaj. Możliwe. Być może. Nie wiem, nie wiem. Wyświetliło się, że czegoś nie lubię. I dalej czegoś nie lubi, ale gra mi nie mówi, czego on nie lubi. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Chyba mnie dobrze widać. Zorbo. Zbieraj. Boże, zbieraj to! Tak, dobrze, już ci piszę. W przypadku, gdy mój sim się zastanawia,
Które jeszcze rośliny? Aha, super. Podlej teren. Gdzie jest Discord? Discord. Wiadomości. Gruszka. Hej. Ucieczka. Boże, nie umiem pisać. Ucieczka. Plener. Witaj w pracy i podstawka. Dobra. Spoko. Boże, jeszcze 40 godzin będzie podlewać tą roślinę. Już jest podlana! Już jest podlana! Przestań podlewać! Stop it! Bo cię zresetuję! Zresetuję cię. Resetuję cię. O, przestał. Gratulacje. Udało ci się przestać podlewać. Jestem z ciebie dumny. Bakłażan. Poproszę bakłażan. Bakłażan. Kłaszę, że spinakiem. Boże, jak to gorąco. Oh, our Nox, different feet. Ow. Ładnie to wygląda. Ładnie. Jakość kiepska. Weź porcję. Ładne. Dlaczego jecie tutaj? To nie jest stół do jedzenia. I tu jest stół do jedzenia. Dlaczego? Dlaczego jesz cały czas tutaj? Dlaczego? Chima por stub. Ktoś puka. Nie. Ktoś przyszedł. Aaron Tyler Johnson. Nie wierzę. Tak, tak, powinni to zrobić. Blada twarz. Siemaneczko. Duck. Duck, duck. Duck, duck.
Graffine new play. Tribna. Who's like Bama? Sugarbloom. Meh. Don't be swear. That's not zil name. Arpanaya Banangrabe. Balengrabe. Flari Griha. Borbis. Sibo. Roshithama. Roshithama. Washupaza. Buevko. Shibes. Semibib. Bling. In front. Oh, we've been caught. Chabin Durkeem. Tiba Bamel. Banuka Doi. Trip. Fremic Shanisha. Barl. Pefemion. Pibesa. Glaffy. Fazzle. Tak. Kumiao. Bouchard Flazzle. Vool. Vool. Tangubu, Tangubu, King Kayamal. Dajesz, rozmawiaj z nim. Jak on go słucha. Zaprosiłbym go do środka. Obvious. Flib's Puiva. Janorpanai. Flib. Omeev Binkoya. Konkuru Baima. Boże, jak on wygląda. Masakra. Masakra. To wygląda prawie realistycznie. Masakra. Kepa Drool. Wagaborn Zifna. Sorb. Zangsta Boy. Korflinka. Papen. Bachi. Smega. Wanagini. No tak, to będzie piekarnia, w której mój sim będzie mógł prowadzić tą piekarnię i sprzedawać swoje wypieki. Tak. Ranka Nizo. Lamfa Funafe. Lamf. Gromno Jurbst. No jak chcesz, twoja inwencja to może być na przykład... Piekarnia połączona z ubraniami. Może być. Nativa Munkim Zapafuba. No działaj. Ja pierdolę. Co za gra. Przepraszam, chciałbym... Nawet pauzy nie da się zrobić. No to super, że się nie da. O! Proszę! O! On lubi te. On jest zabawę. Dowcip, dowcip, puk, puk. Balloon of Pogim, Amoeva. Oh. Waffetub Fibose. Chul. Nilshaba. Tomarimple. No, jeśli chodzi o prowadzenie sklepu, to The Sims 4 jest lepsze od trójki, bo w trójce prowadzenie sklepu jest mniej rozbudowane. I może nawet zaryzykuję to stwierdzenie, że w czwórce prowadzenie sklepu jest lepsze niż w dwójce. Ale nie jestem tego pewny. Musiałbym zrobić większy research. Dwoz. Tips parfa sehorib. Yumamush. Ogenshima. Witaj w pracy, dokładnie. Do tego przejdziemy. Jak zrobimy trzy kariery naukowca, policjanta i lekarza, to będziemy prowadzić własny sklep, własną restaurację
No, własną restaurację i własny sklep. Mhm. Tak. O, ideolo, Boże, Gruszka, masz super pomysł. Ekstra, jestem za. A, właśnie, jeszcze klinika, to zapomniałem. Czekajcie, to ja muszę to dopisać. Witaj w pracy. Naukowiec, detektyw, własny sklep z czymkolwiek. Dalej mamy... A nie, nie, klinika weterynaryjna była w zwierzakach. Nie, w zwierzakach była. To będziemy ją robić w zwierzakach. Ale własny sklep i... I własna restauracja. Własna. No spoko, Gruszka, nie ma problemu. Własna restauracja. To sklep z ziołami, to piekarnia ze sklepem zielarskim będzie spoko. Na początek. And Fabi Frenoy. Ebony Ishkawanj. He is amazing. Amazing. Shibes. Kalupta? Mippy Farifu. Tota Vap. Oh. The Buna Shorbik. To know believe. Jabin. Tobila Snaif. Grana Ura. No już sobie poszedł. Ale miło, że nas odwiedził. Ciepły klocuch sobie śpi. Boże, zaciął się! Świetnie. Piecz dalej. Chleb już śmierdoli. Brownie już śmierdolą. Chleb marchewkowy już śmierdoli. Piecz. Ciasto marchewkowe. Nad czym się zastanawiasz? Jest poziom 6 pieczenia. Batony krówki, egzotyczny placek owocowy oraz zapiekanka pasterską. Może także piec krokiety z łososiem, bułeczki owocowe za pomocą fabryki babeczek. Czy jest aspiracja związana z pieczeniem? Ciekawe. Nie, nie ma.
a mogłaby być. Ale po co? To by przynajmniej jedna aspiracja była w tym dodatku? Ale słodki tort marchewkowy, marchewka to dla ciebie. Proszę bardzo, tort marchewkowy dla marchewki. Śliczny. Damy jeszcze ozdobę. Boże, daj mu ozdobę i co z tego, że krzesło ci przeszkadza, ozdób to. Co? Dlaczego nie umiesz ozdobić tego tortu? Ja pierdolę. Jak on mnie wnerwia. O, jak jest tak ustawione, to można ozdobić. Ozdobimy jeszcze. O Boże, z takim nożem. O, jeszcze słodszy. Look. Śliczny. Jeszcze mamy nową umiejętność fotografowania w tej grze, ale najpierw pieczenie zróbmy na 10 poziom. Piecz. Batony krówki, of course. Podzielimy się. Też bym zjadł. Ja przez tą grę robię się głodny. Pięknie. Myślę. Biorę. To te jebane emocje. To one zatrzymują Sima. Bo musi się załadować emocja. This cake is awesome. To też można ozdobić, ozdóbmy. Źle leżą, ozdób. Ozdób. Króweczki, jak ozdobisz? Oh, parbo. Ślicznie. Ślicznie. Zapiekanka pasterska. Sure. Ula la. Przepraszam, ojej, przepraszam. Weź porcję, zjedz sobie pasterską. Wszystko, co robisz, jest kiepskie. No, a poszedł jeść do salonu dla odmiany. Teraz się zastanawia. Gdzie dałeś ten talerz? Do kieszeni. Do kieszeni. To nie, Summers. Coś stało? Boże. Naprawdę. Tablica powiadomień jest pełna. Jak dostaje się 400 powiadomień.
o każdej pierdole. Się nie dziwię. Pierdole. All the time. All the time. No już, wystarczy. Przestań już. Coś tu jest nie tak. Gra nie powinna tutaj widzieć miejsca na talerz. Tu nie ma miejsca na talerz. Nie ma. Proszę nie jeść nad klawiaturą. Bierzemy udział w turnieju z The Sims. Oj, nie wygrał. Zróbmy sobie przyjęcie kiełbaskowe. Dawno nie robiliśmy przyjęcia kiełbaskowego. Pieczenie kiełbasek. U nas w domu. Gospodarzem będę ja. Gośćmi będzie ciepły kloc. Aaron Taylor. Pan Kracy też będzie naszym gościem. I wszystkie laski z pracy. Tak. Mistrzem grilla będzie Dobrawa Tomczyk. Nie znam jej, ale będziesz mistrzem grilla. Zaczynamy! Jak zawsze się nie uda. Nie uda się, zobaczycie. Ja już to wiem. Teraz to wiem! Piecz hot dogi nad ogniszkiem. Nie, najpierw rozpal. Rozpal. Dziękuję, Nikonan. Rozpal, dobrze. Dobrze. Piecz hot dogi. Piecz hot dogi. Musimy zdobyć to złoto. On się na farcie chyba w tych drzwiach. O, idą goście. Pieczcie te hot dogi. Pieczcie je. Uda się wam. Zrobicie to.
Kurwa! Tylko mi spróbuj i siku po te spiczenie. Jest jedno. Zrobisz te hot dogi? Nie jedz tych hot dogów. Piecz hot dogi. Udało się, dwie. Świetnie. Dobrze, co dalej? Relaksuj się przy ognisku przez 3 godziny. Relaksuj. Nie ma opcji, relaksuj się. A tu? Nie ma opcji, relaksuj się. Przygotuj posiłek na grillu. Zrób posiłek na grillu. Grilluj. Grillowane owoce. Do it. Nie jedz tego. Ty piecz dalej hot dogi. Gdzie ty idziesz? Nie wnerwiaj mnie. Dorzuć kłodę. Idziesz gotować? Nie wiem. Nie, tu jest w Krilli napisane, że trzeba się relaksować z ogniskiem. Ach, nie zaliczyło! Nie zaliczyło! Jebane gówno. Aaron Joyson? Gavin Richards i ja pewnie nie mam trochę czasu. Tak! Róbcie co tylko chcecie. Nie zrobimy tego. Piecz hot dogi. Zjeść 4 razy. Zawołaj na posiłek. Wszyscy macie jeść. Jedz. 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 Nad czym się zastanawiacie? Będziemy tak stać? Weźcie ten talerz. Bierzcie talerz. Brać talerz. Brawo! Brawo, wygrałeś! Ciepły klot wysunął się na prowadzenie. Co mu się dzieje? Brawo! Baśń o małej myszce. Opowiedz. Opowiedz im! On się zaciął, myśli co zrobić z talerzem. I nie wie co zrobić z talerzem. Co ja mam zrobić z tym talerzem? Co mam zrobić z tym talerzem? Nie wiem. Będę go tak trzymać. Aż do końca.
postoje. Przyjdź, przyjdź. Nie zrobimy złota, nie da się. Frida. Sensibi Kinikiu. Swarspa Githara. Shimagra Githara. Opowiadaj! Dlaczego tego nie robisz? Opowiedz! Opowiedz! Dobra, piecz pianki. Nie wiem, chuj. Cokolwiek. Piecz pianki. Piecz pianki. Dziękuję. Nie przeklinajcie w domu. Nie przeklinajcie to brzydko. Upiekłeś ją? Aha, nie zaliczyło. O, dalej pieczy. Wy stoicie, ty stoisz. Ta wędkuje, Kajuli. Zaraz obok mojego domu. Nazywa się Cordulia Małysz. Brawo, złowiłaś rybę. Ach, świetnie. Wiedziałem, że się nie uda. Don Latario, jak zawsze. He always doing push-ups. O, to miło. Dobra, wystarczy tego wszystkiego. Wygaś ten ogień. Zgaś. Brawo. Zrobiłeś to nawet szybko. Ale już ze zbieraniem plonów już masz problem. Te krzaki są tak bardzo oddalone od siebie, że nie masz pojęcia, na którym można zebrać owoc. Ja bym też nie wiedział. Patrzę na te krzaki i sobie myślę, co mam zebrać? Nie mam pojęcia. Będę zbierał te rośliny do zasranej śmierci. Yes, he does. He is gorgeous. Dobra, kochani, gdy zbierze te kwiatki, rośliny... Co się stało? Co się stało? Wszystko w porządku? Wszystko z tobą w porządku? Co się stało? Co się dzieje? Luspe Finerba. Zagaduje Klocusia. I te sutki. Jasa! Tocha.
O nie, ciepłemu klockowi się to nie podoba. No cóż, ciepły klocek. Co ja ci poradzę? That's life. That's life. That's life. Genialne. Aż to sobie zapiszę. To będzie tytuł tego odcinka. The Sutki 4. The Sutki 4. O nie, karetka. Szybko, karetka. Karetka. Szybko, karetka. Tamagotchi potrzebuje karetki. Ambulance, szybko. Jest trzy ćwierci od śmierci. Szybko, karetka, zabierz go. Już dobrze, karetka cię wiezie do szpitala. Wszystko będzie dobrze, nie bój się. Nie bój się. Gdzie idziesz? No ale podejdź tu! Gdzie idziesz? Aaron! Aaron! Irtuj! Co on głodny jest, czy co? Głodny jest. Darpsa. Oj, nie podoba mu się to. Kalumba. O nie. Ciepły klocuch nie jest zadowolony. Nib nib. Ferne globi. Boże, co wy robicie? Mimlet. Kiarba uchima tisaweb. Zapalcie, bo przecież zaraz będziecie mieli ujemną relację. Smoke. Smoke. Nibs. Enazuk i Sugarblue. Go log is killing. Benefi, sick of foos, Ashi, Arpanaya Bonangrabe, Kisnoi, Nabatane, próbuj pocieszyć. Yips, yips, sparf. No, uspokoiliśmy go, a mój Sim ma jakąś wysypkę. Boże, jak on ładnie patrzy. Widzicie to? Ciepły klocuch już sobie usiadł tam dalej. Niby nie słucha, ale jednak słucha. Biedny ciepły klocuch. Flirtuj. Gdzie idziesz? Aha, na siku.
Maybe. Kuiba. Mwah. Charg! Dornikladazoi. Boże. Dobra, on nie jest taki łatwy w flirtach. Mimo, że nie mamy zainstalowanego dodatku, zakochaj się. Dobra, kochani, robimy przerwę kolacyjną. I jak zjem kolację, wracamy na live, także bądźcie czujni, pamiętajcie o obecnościach, a tymczasem robimy przerwę. Do później.